czy można upozorować zaginięcie? W dzisiejszym odcinku historia, która dowodzi temu, że pomysł powrotu w miejsce, które zostało już przeszukane, chociaż na początku może wydawać się to bezsensowną inicjatywą, bo skoro wcześniej nie znaleziono niczego kluczowego dla sprawy, to czemu miałoby się tak stać za drugim razem, wcale bezsensowne nie jest. Niewykluczone, że pojawią się wówczas dowody, nowe ślady, a tym samym nowe możliwości i kierunki dalszego działania. A co jeśli ktoś próbuje manipulować? Podrzuca pewne wskazówki, wiedząc, że w nadziei i z bezsilności haczyk zostanie połknięty? Zapraszam na historię Danuty Wielochy. Zanim zacznę, chciałabym przypomnieć o zostawieniu subskrypcji i polubieniu tego odcinka, ale też o napisaniu komentarza. Ze statystyk z ostatniego miesiąca jasno wynika, że tylko 1/3 osób, które słuchają podcastu, również go subskrybują. Wciśnięcie tego przycisku zajmie Ci krótką chwilę, a niewątpliwie pomoże w dalszym rozwoju kanału. Dziękuję, miłego odsłuchu. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do drugiego pod względem wielkości miasta województwa mazowieckiego, do południowej jego części, do Radomia. Miasto z wieloma atrakcjami turystycznymi i znanymi imprezami kulturalnymi, do których zaliczyć można na przykład międzynarodowe pokazy lotnicze. Wiele osób może kojarzyć Radom z wieloma innymi atrakcjami, ale też z zawiłościami związanymi z lotniskiem. W Radomiu w grudniu 2016 roku mieszka 53-letnia wówczas Danuta Wielocha. Od ponad roku pełni funkcję dyrektorki w podstawówce w Kończycach Kolonii pod Radomiem. Pogodna i uprzejma, emanująca ciepłem i serdecznością, uśmiechnięta, lubiąca pracę z dziećmi, ale też lubiana przez uczniów. Mężatka, mama trójki dorosłych już dzieci. 11 grudnia 2016 roku. Niedziela około godziny 21. Do domu w Zamłynie, czyli dzielnicy w zachodniej części Radomia, wraca 21-letni wówczas syn Danuty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w domu nie ma wówczas nikogo. Chociaż samochód Danuty, którym na co dzień jeździ, stoi pod domem. To mogłoby wskazywać, że kobieta jest w środku. Danuta nie wspominała, że tego dnia wróci później, że ma jakieś ważne sprawy. Miała co prawda spotkać się z koleżanką, ale do godziny 21 najprawdopodobniej byłaby już w domu. Nie zostawiła żadnej kartki, nie wysłała SMS-a. Takie zachowanie zupełnie do niej nie pasuje. Tym bardziej w niedzielny wieczór, kiedy to zawsze starała się wcześniej pójść spać, by kolejnego dnia wstać do pracy wypoczęta. Kiedy syn próbuje się do niej dodzwonić, niestety się to nie udaje. Znając swoją mamę, ale też schematy jej zachowań, około północy zaczyna poważnie się niepokoić. Brak kontaktu, znikanie bez słowa nie są czymś, co kiedykolwiek wcześniej się zdarzało. W międzyczasie postanawia zadzwonić do osób, które mogą wiedzieć coś na temat tego, gdzie aktualnie przebywa Danuta, o tym, że mamy nie ma w domu, a od kilku godzin nie daje znaku życia, informuje swoje rodzeństwo. Okazuje się, że żadna z zapytanych osób nie wie o tym, gdzie przebywa Danuta. Żadna z nich nie jest w stanie również potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Takie informacje wywołują dodatkowy lęk i niepokój. Nie wiadomo, czy doszło do wypadku, czy może innego, równie niebezpiecznego zdarzenia. Bardzo szybko pojawia się pomysł, by sprawdzić szpitale i wykluczyć to, że wydarzyło się coś złego. Ponieważ Danuta nie nawiązuje kontaktu z najbliższymi, nie wraca do domu, a po pewnej weryfikacji okazuje się, że nie trafiła do żadnego ze szpitali, w poniedziałek rano złożone zostaje zawiadomienie o jej zaginięciu. Mundurowi przyjmują zgłoszenie. Bardzo szybko podejmują działania polegające m.in. na próbie odtworzenia wydarzeń z 11 grudnia. Ustalają również miejsca, w których widziano Danutę w dniu jej zaginięcia. Okazuje się, że tego dnia około godziny 14 Danuta odwiedziła swoją córkę w szpitalu miejskim przy ulicy Tochtermana w Radomiu. Prawdopodobnie wróciła prosto do domu. Świadczyć by o tym mógł pozostawiony w pobliżu miejsca jej zamieszkania samochód, którym tego dnia dojechała do szpitala. Najprawdopodobniej przez kilka kolejnych godzin była w domu. Przyjmuje się, że między 17 a 21.
Wyodrębniono taki przedział czasowy, ponieważ w wyniku ustalenia miejsca, w którym telefon Danuty logował się po raz ostatni, stało się jasnym, że o godzinie 16:44 przebywała w okolicach Urzędu Miasta przy ulicy Kilińskiego. Tego, co się działo w ciągu 4 godzin przed tym, gdy syn Danuty wrócił do domu, nie wiadomo. Chociaż udaje się ustalić, że jeszcze tego samego dnia Danuta była umówiona ze swoją koleżanką. Miały się spotkać o godzinie 19:00. Danuta nie dotarła jednak na to spotkanie. Chociaż nadal wiadomo niewiele, nic nie wskazuje na to, że mogło wydarzyć się coś złego. Różne wersje wydarzeń są wówczas brane pod uwagę, chociaż to, że Danuta wyjechała bez pożegnania, żadnej informacji i co najważniejsze, bez rzeczy osobistych, bo z domu nic nie zniknęło, wszystko wyglądało tak jak przed zaginięciem, wykluczyły jej dzieci. Nie miała powodu, by zmieniać swoje życie w tak radykalny sposób. Nie miała żadnych długów ani osób, które mogłyby jej źle życzyć czy nawet zagrażać. Od zawsze była odpowiedzialną osobą, która sumiennie wykonywała swoje obowiązki zawodowe, więc taki wyjazd bez uprzedzenia i zastępstwa był do niej zupełnie niepodobny. Ponadto w kolejnym tygodniu miała się odbyć sprawa sądowa. Wyznaczono pierwszy termin rozprawy rozwodowej. Nie wykluczano wówczas, że Danuta została uprowadzona lub że ktoś ją napadł. Nie wiadomo również, czy kobieta żyje. Chociaż to, że mogła sama targnąć się na swoje życie, rodzina wykluczyła niemal od razu. W sprawie nie ma żadnych świadków, co też wydaje się dość zaskakujące. Nikt nie zauważył powrotu kobiety do domu, ze szpitala, w którym odwiedzała córkę i jej ewentualnego późniejszego wyjścia. To, dlaczego tak się stało, bardzo szybko wyjaśniono. Tego wieczoru na ulicy Garbarskiej wyłączono prąd, a że w grudniu o godzinie 17:00 jest już ciemno, również mniej osób decyduje się na spacerowanie, to szansa na dostrzeżenie tak wydawałoby się mało istotnych w codziennym życiu wydarzeń dodatkowo zmalała. Ponieważ nikt niczego nie zauważył, dostęp do nagrań z kamer monitoringu jest ograniczony, bo kamery posiadają wówczas tylko lokalni przedsiębiorcy, a miejskiego monitoringu w tej okolicy po prostu nie ma, tego, że Danucie stało się coś złego, wykluczyć nie można. Swoją wersję co do wydarzeń z grudnia 2016 roku przedstawił zaangażowany w sprawę Krzysztof Rutkowski, ale o tym za chwilę. Informacja o zaginięciu Danuty wraz z krótkim rysopisem trafia do mediów. Rozwieszane są również plakaty, które ktoś z niewiadomego powodu zrywa. Danuta Wielocha w dniu zaginięcia miała 53 lata. Kobieta o wzroście 170 cm, ciemnych, krótkich włosach, ubrana w szarą kurtkę z kapturem i czarne botki na obcasie. Śledczy wraz z najbliższymi proszą wówczas o przekazywanie ważnych dla sprawy informacji. Czasem nawet drobny szczegół może przyczynić się do szybkiego i szczęśliwego odnalezienia osoby zaginionej. I niejednokrotnie już tak bywało. Wszyscy zaangażowani w sprawę Danuty liczą, że jej historia będzie kolejną szczęśliwie zakończoną. Rozpoczynają się poszukiwania, w których uczestniczą policjanci, straż pożarna, jak i bliscy rodziny i wielu mieszkańców Radomia. Wykorzystano wówczas georadar, duży specjalistyczny sonar, śmigłowiec, ale też umiejętności psa tropiącego. W tych zorganizowanych przez rodzinę zaginionej Danuty, bo takie też mają miejsce, bierze udział 60 osób. Angażują się zarówno przyjaciele, znajomi, ale też osoby, które chcą pomóc. Tak po prostu, chociaż osobiście Danuty nie znają. Sprawdzono tereny wokół miejsca zamieszkania Danuty, również okolice Zalewu na Borkach, Piotrówkę, a także obrzeża Radomia. Działania skupiają się na obszarze od ulicy Maratońskiej przez Zamłynie aż do Piotrówki. W czasie poszukiwań, które odbyły się 14 grudnia, czyli 3 dni po zaginięciu Danuty, dochodzi do pierwszej, dość zaskakującej sytuacji. W odległości kilkuset metrów od rodzinnego domu zaginionej, nieopodal rzeki Mleczna, za salonem Mercedesa, odnaleziono pustą torebkę i portfel. Nie było w nim ani pieniędzy, ani dokumentów. Mimo to rozpoznano, że są to rzeczy należące do Danuty.
Zastanawiające pozostawały okoliczności, w których się tam znalazły, ale też fakt, że rano przeszukano ten teren. Wówczas niczego, co mogłoby być związane z zaginięciem Danuty, nie odkryto. Szanse, że ktoś tego nie zauważył, nie skojarzył czy pominął, pewnie jakaś jest. Jednak w poszukiwaniach brało udział wiele osób, więc zapewne ktoś by to zauważył. Zaczęto więc podejrzewać, że w tym konkretnym miejscu znajdowały się one nieprzypadkowo, że ktoś je tam podrzucił. Być może na bieżąco śledził dalsze poczynania i dalsze czynności w tej sprawie, stąd doskonale orientował się, które miejsce już przeszukano. I teraz pytanie, czy nie przewidział tego, że bliscy Danuty zdecydują się tam wrócić i to jeszcze tego samego dnia, czy wręcz przeciwnie? Dokładnie na tym mu zależało, by skupić ich uwagę na tym właśnie miejscu. Kolejnego dnia, czyli w czwartek, na terenach raczej podmokłych, bagiennych, znaleziono dokumenty i zdjęcia, najprawdopodobniej z portfela, a w rzece komórkę bez karty SIM z wyjętą baterią. Co zastanawiające, nie wyglądają tak, jakby leżały tam przez dłuższy czas, wręcz przeciwnie. Odnalezione przedmioty zostają przekazane, a następnie zabezpieczone przez policję. Bez cienia wątpliwości rodzina informuje mundurowych, że są one własnością Danuty. Z racji trudnych warunków atmosferycznych pojawia się sugestia ze strony policjantów o zaprzestaniu poszukiwań. W piątek 16 grudnia 2016 roku poszukiwania zostają wstrzymane. Rodzina prosi wówczas o nowe informacje, które być może wskażą nowe tropy i nowe kierunki poszukiwań, bo jak sami twierdzą, nie mają pomysłu, gdzie mogliby pójść i co jeszcze sprawdzić. A sprawdzono opuszczone domy, zarośla i krzaki, teren wokół zalewu na Borkach. Przeszukano okolice, ale też cały dom, w którym swoją drogą śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na to, że to właśnie tam mogło dojść do tragedii. Wykorzystano do tego lampę UV, która miała pomóc w wykryciu ewentualnych śladów walki. Nic nie wskazywało na rodzinny dom. Śladów nie zabezpieczono, wszystkie meble stały na swoim miejscu, z domu nic nie zniknęło, co najprawdopodobniej wykluczyło ewentualny napad i motyw rabunkowy. Mijają kolejne tygodnie. Wprawdzie najbliżsi Danuty liczą, że kobieta do nich wróci, chociażby po to, by wspólnie spędzić święta Bożego Narodzenia, potem przywitać Nowy Rok. Tak się jednak nie dzieje. Danuta nie wraca, nie nawiązuje kontaktu ani z rodziną, ani z nikim z grona swoich znajomych. Kiedy można mieć wrażenie, że sprawa staje w miejscu, bo śledczym nie udaje się rozwiązać zagadki zaginięcia, a niewiedza, bezsilność i stale towarzysząca niepewność co do dalszych losów Danuty stają się wręcz nie do zniesienia, jej najbliżsi postanawiają skorzystać z każdej możliwej opcji. Proszą o pomoc jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. Zgodnie ze swoimi praktykami mężczyzna wskazuje obszar, w którym należy szukać, a mowa o terenie w pobliżu rzeki Pilicy, ale też o miejscu, w którym udało się odnaleźć należące do Danuty przedmioty. Jak się okazuje, te wskazania, również w kontekście późniejszych ustaleń, nie są takimi zupełnie bez pokrycia. Co do obszaru poszukiwań, to analogiczne wskazywał Krzysztof Rutkowski. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, kim jest ten mężczyzna, to najkrócej detektywem, który stracił licencję w wyniku oskarżenia o prowadzenie bezprawnej działalności detektywistycznej. Brał udział w wielu medialnych sprawach, takich jak chociażby sprawa małej Madzi z Sosnowca czy zaginięcie Ewy Tylman. Sprawa Danuty Wieloch jest kolejną, w którą postanowił się zaangażować. Między innymi dzięki temu nabiera ona większego rozgłosu medialnego. W trakcie jednej z konferencji prasowych opowiada o ustaleniach swojego biura, z których wynika, że Danuta najprawdopodobniej niestety nie żyje. Natomiast on wie, kto jej to życie odebrał. Nie podaje wówczas żadnych danych mogących przyczynić się do skojarzenia, o kim mowa. Odmawia nawet przedstawienia inicjałów. Tłumaczy to tym, że takie działanie mogłoby spowodować ucieczkę wspomnianej osoby lub też w inny sposób zaszkodziłoby dalszym postępom w tej sprawie. Niemniej jednak zapewnia, że ta osoba jest stale obserwowana i nikomu nie zagraża. Jego zdaniem szansa, że powtórzy swój czyn, jest równa zeru, bo nie jest seryjnym. Wyklucza, jakoby doszło do nieszczęśliwego wypadku. Brakuje wówczas dowodów, które pozwoliłyby na zatrzymanie i postawienie mu zarzutów w kontekście sprawy Danuty.
Do przestępstwa miało dojść w niedzielne popołudnie 11 grudnia 2016 roku, po tym, gdy Danuta wróciła ze szpitala. Jego zdaniem ciała kobiety należy szukać w zbiornikach wodnych. Zapowiada o planowanych pod koniec marca poszukiwaniach z udziałem płetwonurków. Twierdzi również, że to, że rzeczy Danuty porozrzucano w tych konkretnych miejscach, nie jest kwestią przypadku. Jego zdaniem ktoś mógł chcieć zwrócić uwagę śledczych i osób zaangażowanych w sprawę na ten konkretny obszar, by odwrócić ją od tego właściwego. A przecież ten wskazywany teren niekoniecznie musiał być związany z zaginięciem Danuty. Takie działania określone zostały świadomą i celową próbą manipulacji. Wskazuje również na zdjęcie z fotoradaru. Dotyczyło osoby, którą zaginiona Danuta bardzo dobrze znała. Zostało wykonane w okolicy Białobrzegu, w pobliżu rzeki Pilicy. A to właśnie ten teren, jako obszar, w którym należy zorganizować poszukiwania, wskazał Jasnowic Jackowski. Rutkowski wspomina także o notatce z powyższymi ustaleniami i wskazaniem osoby, w jego opinii, związanej z zaginięciem Danuty, którą biuro detektywistyczne przekazało funkcjonariuszom, co zresztą mundurowi potwierdzili. Czy pomogło to w szybkim rozwiązaniu sprawy? No niestety nie. Pomógł przypadek. Ale zanim... W kolejnych zorganizowanych poszukiwaniach w styczniu 2017 roku na terenie powiatu białobrzeskiego odnaleziono klucze, które jak się okazało mogły należeć do zaginionej Danuty. W każdym razie pasowały do drzwi jej rodzinnego domu. Zapewne w związku z tym znaleziskiem, być może sugestią detektywa, a może nawet jasnowidza, zapada decyzja o przeszukaniu rzeki Pilicy. Jest to dość trudne, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Najprawdopodobniej jest to taki czas, w którym śledczy dochodzą do wniosku, że poszukiwania muszą odbywać się w zupełnie innym kontekście. Że szukają ciała, a nie żywej osoby. Ostatecznie w związku z niesprzyjającą pogodą poszukiwania zostają wstrzymane z zapowiedzią ich kontynuacji wtedy, gdy warunki nieco się poprawią. Mijają kolejne miesiące aż do kwietnia 2017 roku. 2 kwietnia, chwilę przed południem, w Pilicy, w Białobrzegach, okoliczni wędkarze, chociaż inna wersja mówi o przechodniach, dostrzegają w wodzie nogi człowieka. Jakiś czas później na miejscu pojawiają się odpowiednie służby, w tym płetwonurkowie. Okazuje się, że ciało wypłynęło fragmentarycznie. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Tego samego dnia, ale po południu, w Wiśle, na terenie powiatu Kozienickiego, odkryte zostaje drugie ciało. W 2 przypadkach szczątki są w tak dużym stopniu rozkładu, że ustalenie wielu faktów, takich jak chociażby płeć, okazuje się być problematyczne. Niezbędne są dalsze badania, również te potwierdzające tożsamość. W powiecie Kozienickim odnaleziono ciało mężczyzny, z kolei w odległości około 33 km od Radomia szczątki kobiety. Bardzo szybko, bo już przy próbie wyciągania ciała kobiety na brzeg, okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista, jak można byłoby przypuszczać. Niemal natychmiast zostaje wykluczona wersja o skutecznej próbie odebrania sobie życia. Z relacji osób pracujących przy wydobyciu ciała kobiety wynika, że okolica, w której się ono zatrzymało, ma trudne dojście do wody. Szczątki zauważono na konarze zanurzonego w wodzie drzewa. Dojazd z niezbędnym sprzętem okazuje się wówczas niemożliwy, stąd strażacy zatrzymują wóz kilkaset metrów od tego miejsca. Następnie, możliwie najbliżej, przenoszą niezbędne urządzenia i narzędzia. Akcja również okazuje się być dość problematyczna z uwagi na szybki nurt rzeki. Ostatecznie zostaje przeprowadzona z 2 łodzi przywiązanych do konarów drzew. Najbardziej zastanawiający i niepokojący jest jednak zupełnie inny aspekt. W trakcie próby wydobywania ciała okazuje się, że przytwierdzono je do betonowego bloczka. Wtedy staje się jasne, że najprawdopodobniej odnaleziona kobieta stała się ofiarą przestępstwa i niezbędne będą dalsze czynności i dalsze badania. Na podstawie wyników badań genetycznych potwierdzono, że odnaleziona kobieta to poszukiwana od kilku miesięcy Danuta Wielocha. Nie pozostaje więc nic innego jak ustalenie tego, co się wydarzyło, ale też tego, kim jest sprawca bądź sprawcy,
Nie wiadomo wówczas, czy w sprawę zamieszanych jest więcej osób, chociaż to, że tylko jedna osoba mogła zaplanować i zrealizować wszystko z tak dużą dokładnością, bez zostawienia jakichkolwiek śladów, wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Jak pokazuje ta historia, być może nieprawdopodobne, ale jednak możliwe, bo tego samego dnia, czyli w środę, 5 kwietnia, zatrzymano tylko jednego mężczyznę, Piotra W., czyli męża Danuty. Potwierdzono wówczas, że w zasadzie od początku brano pod uwagę to, że może on być związany z zaginięciem Danuty. Kilka tygodni przed odnalezieniem jej ciała pobrano od niego niezbędny materiał do dalszych ewentualnych badań porównawczych. Również o nim, chociaż nie wprost, na konferencji prasowej mówił Rutkowski. To również Piotra W. zarejestrował fotoradar w pobliżu Białobrzegów. Do zatrzymania brakowało wówczas najważniejszego dowodu – ciała. Na czwartek, 6 kwietnia zaplanowano czynności procesowe z jego udziałem. Jest on przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna odmawia złożenia wyjaśnień. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a są one bardzo poważne, bo chociaż początkowo przyczyna utraty przez Danutę życia nie jest do końca jasna, to wyniki autopsji i dalszych niezbędnych badań pozwalają na sformułowanie odpowiednich zarzutów. Prokuratura oskarża Piotra W. o to, że, cytując, w dniu 11 grudnia 2016 roku w Radomiu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia żony Danuty, zadał jej wielokrotnie uderzenia narzędziem tępym, twardym w tył głowy, powodując liczne rany tłuczono-miażdżone głowy z licznymi złamaniami kości czaszki, a następnie po obciążeniu ciała bloczkiem betonowym wrzucił pokrzywdzoną do rzeki Pilicy w okolicy Białobrzegów, czym doprowadził do jej zgonu. Decyzją sądu Piotr W. zostaje aresztowany na okres 3 miesięcy. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 kwietnia 2017 roku. Uczestniczyły w nich najbliższe Danucie osoby, znajomi, ale też liczne grono nauczycieli i uczniów wraz z rodzicami. Nie do końca jasne są motywy, którymi Piotr W. miał się kierować. Nie wykluczano, że mogło chodzić o sprawę rozwodową, której pierwszy termin wyznaczono na 16 grudnia 2016 roku, czyli kilka dni przed tym, w którym Danuta widziana była po raz ostatni. Sytuacja małżonków od wielu lat była napięta. Mieszkali razem, ale byli w separacji. Piotr W. przeprowadził się do Podpiwniczenia. Każdy z małżonków, mimo że pod jednym dachem, żył osobno. Ostatecznie Danuta złożyła pozew o rozwód. Być może to dodatkowo zaogniło konflikt i doprowadziło do tragedii. Piotr W. z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym, utrzymywał się z dorywczych prac remontowych. W sprawie Danuty przesłuchanych zostało ponad 100 osób. Weryfikowano wiele różnych założeń, m.in. poprzez oględziny miejsc i pomieszczeń, ale też przedmiotów. Sprawdzano także wiarygodność źródeł informacji. Poproszono biegłych o opinię. W związku z powyższym zebrany materiał dowodowy zgromadzony został w 15 tomach akt sprawy. Co istotne, zebrane dowody w pełni uzasadniały skierowany przeciwko Piotrowi W. akt oskarżenia. Mężczyźnie groziła nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. 30 listopada 2017 roku rozpoczyna się proces o charakterze poszlakowym z wnioskiem o wyłączenie jawności rozpraw z uwagi na dobro rodziny. Wszelkie ustalenia sądu co do przebiegu wydarzeń i winy Piotra W. podważa jego obrona. 55-letni mężczyzna nadal twierdzi, że jest niewinny i nie ma nic wspólnego z okolicznościami, w których Danuta straciła życie. Do wspomnianych poszlak zaliczono ustalenia dotyczące relacji między małżonkami, ale także oględziny m.in. samochodu Piotra W., w którym ujawniono wiele śladów, w tym DNA, wskazujących o jego winie. Zbadano również betonowy blok, który przytwierdzono do ciała Danuty. Wzięto pod uwagę także to, że 11 grudnia, czyli w dniu, w którym Danuta widziana była po raz ostatni, Piotr W. miał kontrolę drogową w pobliżu Białobrzegów. Około godziny 19. Otrzymał wówczas mandat karny. Niemniej jednak w październiku 2018 roku zapada wyrok w tej sprawie. Sąd okręgowy w Radomiu uznaje, iż Piotr W. działał z zamiarem bezpośrednim i skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności.
Zadecydowano również o wypłacie zadośćuczynienia na rzecz oskarżycieli posiłkowych, czyli trójki dzieci, ale też na rzecz Skarbu Państwa. W związku z opinią biegłych sąd decyduje, iż Piotr W. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. W lutym 2019 roku do Sądu Apelacyjnego w Lublinie zostaje złożona apelacja. Zakwestionowano wówczas zarówno winę Piotra W., jak i surowość kary. Niemniej jednak wyrok sądu w Radomiu zostaje podtrzymany w całości. Sprawca miał plan, który na szczęście z wielu różnych powodów się nie powiódł. Nie do końca wiadomo, na co liczył. Czy na to, że porzucone w różnych miejscach rzeczy Danuty zostaną znacznie później odnalezione, w związku z czym nikt ich nie powiąże ze sprawą zaginięcia, o którym wówczas była mowa, bo sprawa trafi w kategorię zapomniane? Czy może jednak chciał w ten sposób zmylić zarówno śledczych, jak i osoby zaangażowane w poszukiwania, w tym najbliższą rodzinę kobiety? Tak, by skupili swe działania w zupełnie niewłaściwym miejscu, tracili czas, który on tym samym zyskiwał. Nie wiadomo, czy wiedział o tym, że planowane jest ponowne sprawdzenie wcześniej przeszukiwanych miejsc, bo to w jakim zakresie uczestniczył w poszukiwaniach i na ile się w nie angażował, nie do końca pozostaje jasne. Jeśli nie wiedział, to prawdopodobnie sugerował się zasadą, że najlepiej ukrywać tam, gdzie przeszukano, przekopano i sprawdzono. Jeśli wiedział, to podjęta próba upozorowania zaginięcia Danuty skończyła się niepowodzeniem. Chociaż gdyby nie przypadek, nie wiadomo, jaki byłby finał tej sprawy. Czy kiedykolwiek zostałaby rozwiązana, a Danuta godnie pożegnana przez grono bliskich jej osób. Bo to, że plan był dokładnie obmyślony, również w kontekście uniemożliwienia jej ewentualnego odnalezienia, wydaje się niezaprzeczalne. W tym odcinku to już wszystko, chociaż mam do Was ogromną prośbę. Napisz proszę w komentarzu, w jaki sposób trafiłaś na ten odcinek. Czy w związku z powiadomieniem o nowym podcaście, czy przypadkowo, bo gdzieś Ci się ten odcinek wyświetlił, czy może jednak z polecenia, a może w zupełnie inny sposób. Będę bardzo wdzięczna za te informacje. Oczywiście, jak w każdym innym odcinku, teraz też zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.